Do diabła z tą pogodą, z wilgotnym prochem nie wypały są pewne. Dzień dobry, szalom, a ja witam wszystkich serdecznie, z nami Zajączka, kampania Napoleona w Napoleonic Total War 3. Przed nami kolejna majestatyczna bitwa, mianowicie złapaliśmy pchuską armię w zasadzkę. Także łapki w górę i soczyste komentarze, każdy łapek, każdy komentarz to jeden pchusak mniej na drodze do wyzwolenia Warszawy. I byłoby fajnie, gdyby nie to, że... Ta zasadzka polega na tym, że oponent jest w dole. I byłoby, nie byłoby w tym nic złego, gdybym ja mógł artylerię rozstawić na przykład tutaj. Jak ja bym mógł na tym wzgórzu rozstawić artylerię, byłoby idealnie. Tylko problem jest taki, że my nie możemy. Mamy ten zasięg ruchu, znaczy ten zasięg rozstawiania. Jedyne sensowne miejsce, gdzie ja mogę startowo rozstawić artylerię, to jest tutaj. I tak się zastanawiałem, czy będziemy mieli czas, żeby po rozpoczęciu bitwy przerotować, powiedzmy, tą artylerię na przykład tu rozstawić. Czy on nie zacznie gdzieś w panice biegać, więc wyjdziemy z założenia, że on w panice gdzieś zacznie biegać, że nie będzie stał jak ten dzban na środku pola. Więc te pozycje wyjściowe, które mamy, będą najlepsze, jakie mamy teraz. No i rozpoczniemy bitwę i mam nadzieję, że po pierwsze, wy tu się utrzymacie w tym lesie, po drugie, że prusacy nie pobiegną na bagnety na mnie z gwałcą artylerii, a po drugie, że my zdążymy piechotą, o, widzicie w kolumnach rozstawieni, zdążymy zająć tutaj to wzgórze, ten las, żeby oni go nie zajęli i żeby nie mogli się za wzgórzem schować przed naszą artylerią. W lesie jeszcze schowana kawaleria, żeby w odpowiednim momencie uderzyć. My tymczasem rozpoczynamy bitwę i dajemy artylerii rozkaz strzelania w sam środek pruskiej piechoty. To w większości jest Landwera, no ale jest jak jest. A wy musicie szybciutko, powiedzmy, dobiec tutaj. Wy musicie szybciutko dobiec tutaj. Powiedzmy może coś takiego, o, tutaj. W ten sposób. A reszta stoi, pilnuje, o, rozpoczynamy bitwę. Chcę zobaczyć, jak ta artyleria masakruje pchusaków. Oni chyba się tutaj będą rozstawiać. Będą to wzgórze szturmować. To wzgórze musimy utrzymać i gdzieś tu trafienia były. Coś tu poginęło. Coś tu działa, coś tu fruwa, coś tu lata. A, wy mieliście szybciutko wbiec zająć ten budynek, właśnie to jeszcze mieliśmy zrobić. A wy fajnie, jakbyście mimo wszystko biegiem to ogarnęli, bo widzę, że zajęliśmy budynek, podejrzewałem, panie. Będą pchać się na... na to wzgórze. Okej, okay, możemy teraz artylerią sfokusować kartaczami tę kawalerię? Tu sztab generalski atakuje nam budynek, fajnie. Fajnie, jest jak jest. Jest jak jest. Dobra, wy musicie się już tutaj rozstawiać szybciutko, bo kawaleria jedzie. W sumie też się rozstawiajcie szybciutko. Coś ten deseń. Rozciągać się. Czemu tym generałem tu przyjechał? Chłop w szoku chyba. Chłop chyba w szoku. I ta kawaleria tu jedzie. Czy wy możecie czworoboczek zrobić? Wy moglibyście nawet paliczki dodatkowo zrobić, ale już za późno na paliczki. Ta kawaleria, gdzie ona jedzie? Weź też czworobok machnij w razie czego. I ty w sumie też tutaj obok czworobok rozstaw. Powiedzmy w ten sposób. Ta artyleria niech wali nie kartaczami, tylko zwykłą artylerią tutaj. O, jakby co, Napoleon będzie osobiście bronił arty. Dobra. Kawaleria odparta i kawaleria tutaj. Też możecie czworobok w proforma zrobić. Dobra, odparci, odparci, rozstaw. Dobra, bronimy tego wzgórza. Im dłużej będziecie bronić tego wzgórza i zatrzymywać prusaków na podejściu, tym bardziej nasza artyleria od flanki lepiej sobie poradzi. A przypominam, że od flanki strzelanie w linię piechoty powoduje to, że jak mamy linię piechoty, to artyleria normalnie strzela tak, nie? A jak oni są od flanki, to oni po całej długości mogą strzelać, więc dużo większe obrażenia powinniśmy zadawać. Zwłaszcza, że tutaj jest młyn teraz pruski. Pruski młyn. Musimy też dobry moment wybrać, żeby kawalerią ruszyć. Panie Napoleonie, proszę zsiąść z konia i rozprawić się z tym sztabem generalnym, który nam właśnie artylerię kąsa. Aha, artyleria sama poradziła. Dobra, panie Napoleonie, proszę wracać. Na kuń, panie Napoleonie. Strzelaj tu. Dobra, tu już prusacy się łamią, dobrze. To jest moment, kiedy wjeżdżamy kawalerią. Ja się boję, ta kawaleria tutaj nasza jest bardzo słaba. Ci nasi... A, wy nie robicie czworoboków, tylko formację kwadraciku. To też ma znaczenie. Czworoboki chyba mimo wszystko są bardziej... bardziej wydajne, jeżeli chodzi o walkę z kawalerią. Dobra, wystrzelajcie tu, gdzie my wam rozkażemy. Bezpośrednia dyrektywa Napoleona. Powiedzmy tu na podejście walcie. Chyba, że kawalerią będziemy tylko kąsać to, co zostało. W sensie to, co będzie uciekało, bo wy tutaj sobie świetnie robicie, radzicie bez większych strat. Kawaleria może się mimo wszystko wywrócić. Czy oni mi zniszczy jedno działo? Nie, tu konie leżą. Mhm. Fokus artylerii. Co to ucieka? Lekka kawaleria. Dobra, wiecie co? Jedziemy.
YOLO. YOLO. Czarża, panowie. Powiedzmy, że ta nasza kawaleria mameluków będzie ścigała to, co ucieka. Powiedzmy. A oni tego lasu nie forsu... Wy haubice macie! Wszyscy mają haubice, tylko nie my. Dobra, panowie. Do przodu. Do przodu, keep pushing. Oho, walka na bagnety, 2 FPS-y. Panie Napoleonie, proszę tam podjechać, osobiście nadzorować walkę wręcz z husakami. Tu jedzie nasza kawaleria, wyjeżdża z lasu. Dobrze. Was wypadałoby obkręcić, ale nie wiem, czy was obkręcać. Ustawiać przodem do przeciwnika lepiej, jak nasi jadą, żeby się nie poblokowali. Nie uciekaj! Generała, panie. Nie uciekaj! Muszą walczyć, Napoleon obserwuje! Nasza kawaleria właśnie przejeżdża przez tą pruską milicję. Proszę, patrz, patrz co się dzieje, widzisz? Ty to widział! Cyk, 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 dobra. Teraz artyleria tutaj, w centrum, na kartaczach. Dobrze! Walczyć! Niszczyć! Łanihilować! Wy na razie wstrzymajcie ogień, bardziej w sumie na bagnety możecie polecieć. Będzie dobre miejsce, żeby na bagnety ich rozbić, żeby nasza kawaleria nie cierpiała. Tam mamy lucy, ganiają uciekinierów, nice. Mam nadzieję, że przy minimalnych stratach to rozgromiliśmy. Ludzie są zmęczeni, panie. Muszą chwilę odpocząć. Słyszeliście takie wsiu, wsiu, wsiu? To kartacze latają. Uuu, tutaj ładnie poszło, ładnie poszło. Ładnie, ładnie damagę. Ładnie damagę. Ładnie. Wszyscy uciekli? Nie, nie wszyscy. Fokusuj ogień tu, kartaczami. Możesz na tych sfokusować. Dobrze. Teraz, żeby jak najbardziej ograniczyć straty we własnej piechocie jeździe, żeby nie strzelali między sobą. Wy się rozstawcie tutaj. I to biegiem. Halo, biegiem? Biegiem się rozstawiajcie. Kawaleria natomiast niech jedzie po... A, tu jeszcze kawaleria jedzie! Czworobok! Stój! Czworoboczek! Szczyloć! Panie! Panie! Atakują naszego generała! Spokojnie, spokojnie. Napoleon nie takie bitwy wygrywał. Dobra, zwinąć czworobok. Zwinąć czworobok, to jeszcze jedna kawaleria jedzie, tak? No to cyk. Poczęstować ją naszą wielką baterię artyleryjską. Ty, bo ten budynek się pali, może wy wyjdźcie z niego już. Ej, chyba dobrze rozegrana bitwa, podobało mi się. Tutaj na podejście dużo ich zmasakrowaliśmy. Faktycznie mam wrażenie, że był jakiś specjalista od Napoleona i żeby miał dużo godzin na podstawce przegranej. Ale faktycznie czuć, że te bitwy są jakieś takie bardziej dynamiczne, takie bardziej historyczne, bardziej manewrowe. Przyjemnie mi się to klika, nawet z botem czasami czuć. Oczywiście są momenty, że bot nie ogarnia, ale nawet z botem czuć. Faktycznie ta manewrowość ma znaczenie. Jak ty się nazywałeś, który poległeś? Karl Wilhelm von Grulman. Prowadził jakąś rezerwową armię tej Landwehry, milicji. Myślał, że zabłyśnie przed pruskim królem, a został zmasakrowany w potyczce zasadzko-leśnej. To wszystko to są Prusacy, rozumiesz? To wszystko tutaj Prusacy poginęli. Ale będzie żyzne pole. Ale tu będzie żyzne pole. Dobra. Stracono 426. I tak sporo straciliśmy. Pruska piechota w starciu z naszą piechotą ma przewagę, trzeba to zawsze prowadzić bitwy na przewagę artyleryjską, jeżeli ona schodzi. To są dwie kolejne, trzy kolejne pełne armie. I mamy dwie pełne armie Brytyjczyków u nas. Nie jest wesoło, ci Brytyjczycy... Fajnie jakby ci Brytyjczycy grali takich Brytyjczyków historycznych, że to w Hiszpanii się desantują, te we Włoszech się desantują, a nie, że oni desantują się na mainland francuski, rozumiesz? Na Kory. Co oni sobie w ogóle myślą? Że wojna stuletnia trwa, czy co? My się już dogadali po wojnie stuletniej. Teraz będą ententy, serdeczne porozumienia, dajcie nam jeszcze czas. Co będzie? Wojna krymska będzie chyba pierwszą wojną, gdzie będą ramię w ramię walczyć, nie? Przeciwko... Rosji? Myślę, że no przeciwko jakiemuś innemu krajowi. Takiej dużej wojnie. Coś jeszcze było wcześniej. 7300, nie jest źle z tymi finansami. Raport konstrukcyjny, rekrutacja, dobra, dużo piechoty się zrekrutowało. Dużo piechoty. I teraz tak, czy my chcemy część piechoty wymienić z armii Dawuta? Kurde, teraz problem jest tak, to się zbuntuje może? Ty, jak to się zbuntuje, to się Bretania wyzwoli, a nie wróci do nas. Ty, ale to prawie nie ma garnizonu. Dalibyście radę... Co to jest? Gwardia Narodowa. Dalibyście radę tą Gwardią Narodową odbić Bretanię? Może by bez walki wróciło do nas.
Partyzanci, czy wydacie radę partyzantów pokonać? Zobaczymy, mogę coś tu wam jeszcze sprowadzić. Chociaż jeden oddział kawalerii, powiedzmy od dowódca by tam dojechał. No Dawud sam by dojechał, to jest niestety artykał flota, więc flota ta artyleria nabrzeżna nie pomoże. Ty, a stąd dojdziesz? Jakbyśmy usunęli Brytyjczyków, to może byś doszedł. Dobra, jest plan, bo wtedy Brytania się odbije sama i Dawud zawróci i będzie ratował Brukselę. I będzie ratował Brukselę, bo tu już widać idą Hiszpanie i ci Hiszpanie, oni chcą pomóc, nie? Ale niestety oni prawdopodobnie chcą pomóc w ten sposób, że chcą przejąć Brytanię i potem byśmy jej nigdy nie odzyskali bez wojny z Hiszpanią. Jak tu się podchodzi? Tu się podchodzi od strony tego mostu, tak? To stań na tej drodze. Ja muszę zobaczyć. Fajnie, że te jednostki są historyczne, tylko że ja kompletnie graficznie nic mi nie mówię. Muszę cały czas najeżdżać i sprawdzać, co te jednostki robią. Dobrze, i teraz tak, bo trzeba to dobrze zrobić. Podejdziesz tutaj, żeby nas nie przechwycili posiłków. Teraz podejdziemy główną armią. W tym momencie mogą nas przechwycić, bo będą dwie armie walczyć. Nie przechwycili nas. To podejdziemy sobie tutaj bliziutko. Powiedzmy, tutaj sobie staniemy. Podejdziemy sobie posiłkami. Powiedzmy, niech wchodzą od flanki. Dobra, niech będą tutaj, wezmą to w bitwie. Czy ja mogę was... W sumie tych saperów też możemy wyciągnąć, chodźcie, przydacie się. No i teraz możemy stoczyć bitwę. Dzień dobry, witam pana Wesleya. I pan Arthur Wesley ma dużo dobrej brytyjskiej piechoty. Elitarna piechota, 29 celności, wow, 286 ludzi w oddziale, masakra. Mają jedną artylerię, 350 zasięgu, 66 to jest to, co my mamy, plus my mamy tą 50, no trzeba wykorzystać artylerię. Mają dwóch generałów, czyli mamy więcej kawalerii, więcej artylerii. Piechoty pewnie będziemy mieli podobnie, tylko mamy dużo gorszą piechotę. No dobra, to bitwa, wielka bitwa. Jeżeli dobrze pójdzie i pokonamy tą armię, a potem pokonamy tą armię, jak tam widzicie u góry, nad Brukselą jest, to będzie można pomyśleć o desancie na wyspy, bo ich flota obecnie jest w Niderlandach, więc będzie można od strony Brytanii się dropnąć. Ale to po kolei. Możemy rozpocząć bitwę. Mamy fajne wzgórze, które możemy wykorzystać, tylko pytanie, jeżeli przeciwnik będzie zbyt daleko, no właśnie, on jest zbyt daleko, to mniejsze działo nie dosięgnie, tym większy możemy szczylać. Czy ty do nas zmierzasz z racji tego, że mamy przewagę w artylerii? On gdzieś się przemieszcza. Dobra. Przede wszystkim wy możecie zająć ten budynek. To na pewno chcemy. Wy staniecie tutaj w tym zagajniku na drodze. Natomiast reszta tej piechoty niech się rozkłada wzdłuż budynku i tutaj naszej obrony. W ten sposób. Stańcie powiedzmy oparci o tą ścianę w połowie długości budynku. Tu jeszcze przerzucamy jeden oddział grenadierów, bo więcej ich z tej strony, lasu będzie wychodziło. Także prawa flanka na razie bezpieczna jest, potem możemy prawą flanką gdzieś tam kawalerię puścić. I weszli drugim oddziałem, znaczy pierwszym oddziałem Oxfordshire piechota. Wystrzelajcie tu, a wystrzelajcie potem. Na razie przy, nie wiem, no daliście jakieś 5 salw, trafiliście 3. 85 celności było, tak? Może to im dalej, tym mniejsza celność, ale nie wiem, czy to jest aż tak zaawansowane. Że im dalej jednostka przy takiej artylerii, to ta celność aż tak drastycznie spada. Jest praktycznie tak, nie wiem, w 3/4 wysokości ich zasięgu. Wow, oni mocno będą lewą flanką nas puszować. Dużo piechoty tu ściągają. Daj najsłabszą kawalerię. Co jest najsłabszą kawalerią? Powiedzmy wy. Pojedziecie tutaj. Natomiast cała reszta kawalerii niech jedzie na lewą flankę. Szaszki na razie, my się przestawiamy, oni się przestawiają. Zajęliśmy lepszą jeszcze pozycję pod artylerię. Teraz on znowu przerzuca więcej na centrum. Kiedy ja przerzuciłem więcej na lewą flankę. Dobra, spoko. Mamy tyle oddziałów, że zaczniemy go z lewej strony spuszować, a centrum po prostu będzie się trzymać. Także jak macie odprzodkowane działa, to gdzieś tam strzelajcie w centrum. Będzie ma po prostu dużo piechoty, jak największe obrażenia zadać. Generalnie to fajnie byłoby znaleźć ten elitarny oddział. To są ci? Mogą być ci, sfokusuj powiedzmy to. Albo nie, tutaj w centrum to może generał gdzieś rykoszetem dostanie. Dobra, i wy się tu szczylacie, tak? Oczywiście połowa naszego oddziału już zginęła. Panowie, biegiem, rozstawić się. I wy tutaj szarża kawalerii. To ten jeden oddział, nie wiem, czy oni go tutaj solo puścili. By weterani, piechota weteranów, 226. Dopiero 4 ubiliście, nice, brawo panowie. Wy powiedzmy możecie zachodzić z tej strony. A wy zajmijcie ten las tutaj. Okej, oni czworoboku nie zdążą ustawić, nie? Trochę naszej kawalerii zginie.
Tu ładnie od flanki strzeliliście, ale ta szarża ich złamie. I cały oddział powinniśmy skasować. Tak mi się wydaje. Może powinniście dać radę pokonać ich tej szarży. Chodźcie teraz na bagnety, żeby nie dawać większych obrażeń naszym. Dobra, udało się, wróg złamany, złamany, świetnie. Nie strzelać! Nie strzelać, bo po naszych bardziej jak po swoich walicie. Ej, nie, naprawdę fajne jest to manewrowanie tymi oddziałami. W ogóle te mapy tutaj są większe, nie? Są dużo większe niż na podstawce Napoleona. Kiedyś też narzekałem, że na podstawce Napoleona te mapy na bitwy są bardzo małe. I nawet, że jakby się dało manewrować tymi oddziałami, to byłoby po prostu za ciasno. Ej, prawda, że przy wsparciu tych dwóch naszych elitarnych, no może nie elitarnych, ale tych naszych dobrych francuskich dział pokonacie ten jeden oddział, prawda? Prawda, że dacie radę? Prawda? Jeszcze kawalery tutaj podsyłam, ale trochę mi się nie podoba sposób, w jaki nasze działa są niecelne, ich piechota nas masakruje. Troszeczkę mi się to nie podoba. Ale już stawiałem się nic tak jak chciałem, czyli idealnie pod nasze działa, żeby tutaj zdjął nasze działa strzały. Tylko, że ta piechota miała wytrzymać przy wsparciu artylerii. Dobra, szarża poszła, cofnijcie się. Chodzi o to, żeby tylko pomóc naszym, bo widzę, że sobie nie radzą. Ci to w ogóle z kartaczy mogą ich dobrze, pokazuje, że strzelać. Już że strzelajcie tymi kartaczami. Ci chyba mają już za duży kąt, żeby w nich walić? Nie, no idealnie. Powinniście mieć szansę pyrkać w oponentów. Trochę odciążyliśmy ten oddział, bo on prawie spanikował. Oho, kawaleria jedzie. Panowie, czworobok. I drugi czworoboczek. Wy tu już w ogóle biegiem. Już tam trochę się zmęczycie, trudno, przebolejecie. Okej, okay, i walka w centrum. I to mi się podoba, dobra, wyjść z czworoboku. Wy natomiast czworobok. Albo wrócić do czworoboku. Cholipka wie teraz. Do przodu. Okej, okay, i to jest dużo naszej jazdy ukrytej. Wy bardziej na flankę. Cofnij się bardziej może pod te działa, o w ten sposób. Weź ich wycofaj. Może tak będzie lepiej. I generała podsuń, Dawuta. Niech buchoni naszych. Ten czworobok to tak wam nie wyszedł średnio. Ale tu grenadierzy walczą, grenadierzy chyba was pokonają, prawda? Prawda? Nasi ludzie uciekają, panie! Albo jednak nie dadzą rady, chyba za późno ten czworobok ustawiliśmy i ta kawaleria ich rozjechała. Dobra, to wy tu ustawiacie czworoboki, bo ta kawaleria chce jechać dalej. Tak mi się wydaje. Szkoda, że ci grenadierzy nie dali rady. Nie wiem, czuję, że te nasze oddziały często są. Znaczy nie czworoboki, jak kwadraty widzę, że ustawiacie, ale to powinno ich chyba zatrzymać. Zwłaszcza, że ci grenadierzy mieli wsparcie naszej piechoty od flanki? Czy coś? Dobra, no rozbijcie, to ich jest jedyny oddział kawalerii zostanie wtedy. Rozbite, rozbite. Wróćcie do linii i wypuszujcie. Otworzycie drogę naszej kawalerii od flanki. Tylko biegiem. Dobra, i tutaj artyleria cały czas w centrum ładnie ich siecze. Przynajmniej powinna ładnie siekać. Całą bitwę pod artylerię ustawiłem, proszę się wykazać. Las ma znaczenie, w sensie daje im jakieś boosty, nie wiem, do tego, że mniejsze obrażenia otrzymują, ale zmniejsza celność czy coś. No bo oni trochę w lesie stoją, a my stoimy na tym wzgórzu za to z drugiej strony. Więc pytanie, co jest lepsze w tym wypadku? Weź ich bardziej równo się do nich dostaw. Wy do przodu pobiegnijcie. A, wy już mogliście strzelać, no dobra, no to podbiegnij. Ta artyleria niech tutaj strzela po tym oddziale. I tutaj szarża naszej kawalerii leci. O Jezus, ty, bo oni tu jeszcze w lesie stali. We trochę zakręć. To przelecimy i tu Wesleya chciałem uporować, wrogie generała. On jest postacią chyba zbyt ważną, historyczną, go da się tylko zranić. Panie! Cicho, on tam przejeżdża. Podjedź tu bliżej w centrum. Artyleria niech tu wali. Wracaj kawalerią i ci grenadierzy też już mogą wrócić do przodu. Wy czworobok zrobiliście, tak? Okej, okay, odjedźcie kawalerią. Wy też odjedźcie kawalerią, zrobiliście zamieszanie na plecach. Nice. Dobrze, dobrze, ale tu jest młyn w tym lesie. Żbiczku, weź tu moralki mi zbustuj, panie Dawucie. Osobiście jak Napoleon pan stoisz na linii frontu. Oho, tu wrogi generał jedzie. Nasza jazda go ściga. Dobra, to bierz tego generała. Niech będzie. A nie, to artyleria jest. O proszę. Jeszcze lepsze znalezisko. Do tyłu. Dobra. Szarża poszła do tyłu. Wy tu się wycofaliście? O, tu generał ucieka. Ścigaj go. Nie, nie kraszuj teraz! Nie! No i co? No i musimy jeszcze raz niestety rozgrywać tą bitwę, co jest irytujące. Zwłaszcza, że będziemy musieli na nowo manewrować, bo naprawdę sporo czasu, nie wiem, z 20 minut manewrowałem, żeby ustawić tych Brytyjczyków w ten sposób, żeby byli bokiem i skoncentrowali się
skupili się tak bokiem do naszej artylerii. I tam de facto już było po bitwie, bo my to domykaliśmy, zaraz by zginęli generałowie i byśmy ich po prostu wystrzelali. A teraz trzeba od nowa. Jeżeli dalej tak będzie, no to niestety porzucimy tą modyfikację, a szkoda, bo póki co te bitwy gra mi się fajnie. Widzicie, my tu mieliśmy artylerię, cała brytyjska piechota tak jak w tym w dole stała i my ich przez las puszowaliśmy, kawaleria była na plecach. No idealne rozstawienie, teraz jeszcze deszcz zaczął padać. A z mokrym progiem nie wypały są pełne. Pewne. Pełne też, bo będą pełne wybuchów. Mam déjà vu. Déjà vu, mam dużo Brytyjczyków dzisiaj zginie. O tak, 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 tak. W sumie to my od razu bliżej podejdziemy. Jeżeli ta bitwa ma być taka sama jak tamta, to od razu się rozstawiamy tak, żeby podejść tak jak wtedy. Piu, 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 z karabinku laserowego i francuska kawaleria na flankę jedzie idealnie. Wow, 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 a ten generał to co, zgubił się? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam pana generała. Może jakiegoś tam kartacza załadować panu na twarz? Dobra, tam generał ginie, a ci czy zdążą się obrócić na szarże kawalerii? Nie, szarże kawalerii darnie na plecy, to wy chyba już nie musicie strzelać dokładnie. Możecie się tutaj przegrupować, niech kawaleria tam sobie pościga to co zostało. Naprawdę nie jesteście w stanie tamtej kawalerii zmasakrować generała? Już nie strzelaj, bo zaraz zaczniesz po swoich walić. O, ucieka chyba. Dobra, strzelaj po tym. Tutaj cyk, cyk, cyk po piechocie. Wy się przodem do oponenta rozstawcie. I wy bardziej z tej strony musicie zakręcać. I ty już biegiem, żebyście zajęli tą pozycję u góry. I was będziemy tutaj z góry panie, zrzucać. Panie! Dobra, cicho tam, nie krzycz mi na łóżko! Bo to głośno mi krzyczysz. Wszyscy niech jadą tu. Tylko ci niech ścigają ten najsłabszy oddział tych huzarów, niech ściga niedobitki. Czy wydajecie rady z tą piechotą linią? Bardzo szeroko są rozstawieni, patrzcie jak szeroko są rozstawieni. To nie powinno mi na moralkę siadać? Na moralki siadać? Zwłaszcza, że my tutaj artylerią ich strzelamy? Może nie są teraz tak fajnie ustawieni jak wtedy, bo wtedy dosłownie tutaj byli w samym środku. Aha, wy dopiero podchodzicie. Szybciej, panowie! Czy musimy czworoboki na tą kawalerię rozstawić? A i tu jeszcze, o cholipka, ty czekaj, bo ich tu dużo! Z lasu wybiegły! Dobra, tu jest jakiś generał, który przeżył, to jest drugi generał i to jest artyleria, tak? To wszystko trzeba upolować. No teraz tak fajnie nie są ustawieni, bo część naszej piechoty nam zasłania oponenta. Ta kawaleria przejechała przez ich szereg i wjechała do nas i zaszarżowała na tą piechotę, ale chyba nasi przeżyli. Okej. Teraz pytanie, czy to jest dobry moment, żeby wjeżdżać kawalerią. Oni się dziwnie przestawiają w tym lesie. Zabiliśmy ich generała, okay, drugi generał is dead. Nice, moralki siadły. Dobrze, 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 muszą ulec! O, jednego Brytyjczyka mniej. Jean Napoleona, total encrit, ja naprzód, grenadierzy! Uderzać, husaria! Dawaj tamtego, bo ucieka generał. Okej, ich kawaleria jedzie do naszej. Mamy taką przewagę, że raczej poradzicie sobie. Niech dowód zbustuje moralki w centrum, bo widzę, że jest ciężko, halo? Dacie radę, wytrzymacie napór Brytoli. Trzeba się tutaj po tym oddziale. Wygrywamy te pojedynki kawaleryjskie tutaj w centrum, przegrywamy. Ci nasi husarze nie dają rady, klasyka, weź ich wycofaj. Natomiast tutaj ich zmasakrowaliśmy, no i dobrze. To teraz tak, ty ścigaj generała, a tych trzech spróbuj tu zaszarżować. Zresztą nie, on się ustawia przodem do tej piechoty, do kawalerii, tak. To nie szarżuj ich. Dobra, ustawia się przodem do kawalerii, która sobie przejedzie. Nie, znowu skraszowało. Na automacie nie wiem, czy my wygramy tą bitwę. Kurde, no my musimy ją wygrać i musimy ją rozegrać. No to nie może tak być, że ja muszę oddawać bitwę, bo kraszuję. Co jest? No nic, spróbujmy na automacie. Jak na automacie nie odda, nie oddało, no to niestety musimy zakończyć serię, no bo nie możemy tak grać, że mi będzie kraszowało i to jeszcze przy tak ważnych bitwach. Także fajna modyfikacja, faktycznie to jest pierwsza modyfikacja, która naprawdę zmienia bitwę. W porównaniu do tego, co jest na podstawce, to nawet z botem, zupełnie inny feeling prowadzenia tych bitew jest, zupełnie inne uczucie, dużo przyjemniej. Ale no, crashuje, także no nie pogramy. Nie wiem, czemu jest problem w tej bitwie. Brytyjczycy, jak zwykle wszystko wina tych Brytyjczyków. Brytyjczycy sabotowali serię, rozumiecie? Wszelkie zażalenia do United Kingdom. Rozumiesz? 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 To jest ich problem. To jest ich problem. Nie wiem, kiedyś wróciłem do tej modyfikacji. Jest naprawdę fajna, ale jak jakieś, nie wiem, hotfixy coś ogarną, żeby to nie crashowało, to sobie rozegramy, pogramy, bo naprawdę fajnie się grało. I ta bitwa o Wiedeń, co rozegraliśmy, i ta zasadzka fajnie wyszła.
Co my jeszcze takiego dużego graliśmy? No w sumie tylko te dwie duże bitwy graliśmy. No i to miała być trzecia duża bitwa z Brytyjczykami. Ale niestety dwa razy ROM rozgrywałem, dwa razy skraszowało. Także jest jak jest. No nic, mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało. Zrobiliśmy vibik, klimacik Napoleona na kinową wersję, jeżeli ktoś był. Bo to już chyba jest po premierze, jeżeli ten odcinek jest tak jak planowany, wypuszczony na YouTubach. Czyli już jest po premierze, może ktoś już był, jak nie, to pewnie polecam. Także co, łapek w górę, soczysty komentarz, widzimy się w kolejnych seriach. Cześć, cześć.